Dzień dobry moi drodzy, z tej strony Julka i witamy sobie na moim kanale w kolejnym filmie. Tak, znowu zrobiliśmy to przywitanie, ale chyba już się tak po prostu do tego przyzwyczaiłam, że to zostanie z nami na wieki. Witam się z wami dzisiaj w dosyć nietypowym dla mnie filmie, ponieważ raczej u mnie na kanale przeważają vlogi, a w dzisiejszym filmie porozmawiamy troszeczkę o YouTubie, ponieważ stwierdziłam, że zaczynamy taką YouTube'ową serię, w której będę wam wstawiała po prostu takie protipy i takie moje rady odnośnie tego, jak nagrywać, jak montować, jak w ogóle żyć z tym YouTube'em. Z czym to się tak naprawdę je i do czego to wszystko się sprowadza, także jeżeli jesteście ciekawi, to mam nadzieję, że subskrybujecie, żeby nie przegapić żadnego filmu. Dzisiaj zaczynamy od takiego filmu, który wam powie dokładnie, jak zacząć. Bo wiecie, na YouTubie jest bardzo dużo filmów odnośnie tego, jak się wybić, co zrobić, żeby odnieść sukces na kanale, jak montować, jaki sprzęt. I o tym serio znajdziecie mnóstwo poradników, ale tak szczerze to nie znalazłam ani jednego rzetelnego filmu, który powiedziałby tak dokładnie, jak zacząć. I wszystko od podstaw dla osoby, która jedyne co ma z YouTubem związane, to to, że ogląda filmy. W sensie nie mówię, że na całym YouTubie takich filmów nie ma, bo szczególnie na zagranicznym YouTubie takie filmy są i są w miarę rzetelne, ale no nie każdy wiecie, zna angielski, nie każdy wie, że może tam to szukać, więc ja też po prostu chcę wam przyjść z taką polską wersją i moją wersją, która się opiera na moim doświadczeniu, tym co już jednak z YouTubem przeżyłam i z tym co po prostu mam z nim związane. Także naprawdę liczę, że wam pomogę, bo ja sam te półtora roku temu, czy tam prawie dwa lata temu szukałam tych odpowiedzi i ich nie znalazłam. I tak, YouTube może być pracą na pełen etat. Wiem, że jeszcze kilka lat wstecz byłoby to niemożliwe i wydawałoby się wam to dziwne, że wam to mówię, ale tak, obecnie mamy bardzo dużo YouTuberów, którzy traktują YouTube'a jako swoją pełnogodzinną pracę. Dla wielu osób do tej pory jest to takie nienormalne, nierzeczywiste i wydaje wam się, że YouTube to ogólnie nagranie jednego filmu, zmontowanie go albo wysłanie do montażysty i resztę życia siedzisz na kanapie i nic nie robisz. Ale muszę wam powiedzieć, że YouTube to jest dużo więcej i myślę, że może tą część bardziej oddamy innemu filmowi albo dziewczynom, które serio mają YouTube'a jako swoją pracę na pełen etat. Ja, jak wiecie, YouTube'a nie traktuję jako mojej pełnoetatowej pracy, bo mam szkołę, bo mam inną pracę, ale też tutaj zarabiam pieniądze i pomimo tego, że mam niecałe 15 tysięcy subskrypcji, to wyobraźcie sobie, że i tak zarabiam. I tak mam współpracę, także wiecie, nie trzeba mieć milion subskrypcji i 2 miliony wyświetleń pod każdym filmem, żeby zarabiać. To tak nie działa. Na szczęście. Oczywiście, nigdy nie jest za późno, żeby zacząć. Naprawdę, jeżeli macie jakiś pomysł i wiecie, że możecie coś wnieść do YouTube'a, coś świeżego, nowego, fajnego, to czemu nie? To jest widocznie platforma dla was. Tak, musicie mieć tą świadomość, że jest tutaj już dużo twórców i jest dużo twórców, których się przebiło, więc na początku będzie ciężko i nie możecie oczekiwać, że z początku waszego nagrywania przez pierwszy rok zdobędziecie milion subskrypcji. Nie wiadomo ile fanów, natomiast ciężką pracą naprawdę możecie dojść z punktu zerowego, w którym wszyscy byliśmy, do swojego wymarzonego celu. Ja na początek, jeżeli już tak mam coś powiedzieć od siebie, to polecam bardzo zobaczyć, jak inne kanały się rozwijają. Możecie zobaczyć na przykładzie mojego kanału, chociaż wstydzę się strasznie tych moich pierwszych filmów. To dziwne, ja tam byłam chyba tylko 2 lata młodsza, więc zobaczcie jaki progres i w sprzęcie, i w moim stylu bycia, i w montażu, we wszystkim. Ale nie blokowałam tych filmów dlatego, żebyście po prostu mogli zobaczyć i żeby osoby, które dopiero co wchodzą w ten świat YouTube'owy, zobaczyły, że to nie było tak, że od razu miałam mnóstwo subskrypcji, od razu moje filmy dało się oglądać. I tak samo jestem wdzięczna po prostu innym YouTuberom, którzy zostawiają pewne filmy na swoim kanale. Te sprzed kilku lat i nie tylko te, które miały dobrą oglądalność, tylko też te cringe'owe i te, które się nie oglądają. Dlatego, że po prostu młodsze osoby, albo niekoniecznie młodsze, tylko nowsze na YouTubie, mogły zobaczyć, że też ten progres był i nie od razu, że zbudowano. Ja na początku to, co zrobiłam, to scrollowałam na dół każdego kanału i sprawdzałam tam, jak wyglądał ten kanał wcześniej, jak wygląda teraz. I byłam bardzo zmotywowana, że naprawdę te kanały nie miały dużej oglądalności na samym początku i wcale tak dobrze im nie szło. Nie załamujcie się też, że na początku czasami nie będzie szło, że te pierwsze filmy będą naprawdę do kitu. Pewnie ani nie będą się oglądały, ani nie będą wyglądały i po prostu za kilka lat będziecie załamani, że takie coś kiedyś wstawialiście. Ale tak to jest. Każdy gdzieś musi zacząć i złapać ten swój punkt zaczepienia. Tym kompletnie się nie przejmujcie, bo to wymaga czasu, żeby się nauczyć, jak
w to wszystko brnąć. Ale ja tutaj też jestem po to i dlatego też zaczynam tą serię YouTube'ową, żeby wam było łatwiej, bo mi było ciężko. Na początku wyjaśnijmy sobie sprawę. Nagrywanie na YouTube to nie jest taka prosta sprawa. To nie jest tak, że bierzecie sobie aparat, nagrywacie 10-minutowy filmik, który nagrywacie tyle, ile on trwa, montujecie go przez kolejne 15 minut i resztę tygodnia możecie leżeć sobie na kanapie, aż do momentu, kiedy będziecie musieli nagrać drugi film. Nie, moi drodzy. Samo nagranie filmu trwa bardzo długo. Jeżeli nagrywacie albo vlogi, albo jakieś takie dłuższe filmy, na przykład ja teraz dla przykładu siedzę już 10 minut, a przypuszczam, że ten wstęp trwał może kilka minutek. Bo robicie przerwy, bo robicie błędy w swoim mówieniu, czasami trzeba coś powtarzać, dogrywać. Nie wspominając już o jakichś przejściach, dogrywkach. Zależy też, jak to bardzo skomplikowane filmy są, czy pliki wam się nie usuną, więc tego jest naprawdę mnóstwo. Montaż to najczęściej muszę rozkładać sobie nawet na dni, żeby się nie zamęczyć. Po pierwsze nie mam tyle czasu, a po drugie naprawdę to jest męczące, kiedy siedzisz 3 godziny przed kompem, a potem masz dalej długi film, tylko pocięty na kawałki. Zależy też, czy to jest vlog, czy to jest normalny film, ale no najczęściej mi to zajmuje 2-3 dni. Ogólnie YouTube to jest biznes, to nie jest tylko hobby, bo tak jakby zaczynając YouTube'a, jeżeli chcecie zarabiać, zakładacie też swoją firmę, swoją markę, gdzie pierwszoplanową osobą jesteście wy. To nie jest takie proste. Musicie pamiętać, że jeżeli chcecie zarabiać, to też musicie się liczyć z codziennym przeglądaniem skrzynki pocztowej, z codziennym odpisywaniem na te maile. Uwaga, uwaga, tam też jest papierologia. I później jak chcecie wejść w jakieś spółki, czy chcecie podpisywać jakieś współpracę, to są kontrakty, umowy. Dodatkowo trzeba też płacić podatki, jeżeli później jesteście oczywiście już dorosłą osobą, która ma swój kanał, która jest twoją marką, firmą, więc też tej papierologii robi się jeszcze więcej. Jeżeli kolaboracja nie jest tylko barterowa, to też tam jest więcej pracy, której ogółem rzecz biorąc na filmie nie widać. Więc to nie jest tak, że YouTube to jest tylko nagranie i wrzucenie filmu do internetu, ewentualny montaż, bo za tym kryje się jeszcze mnóstwo innych podpunktów. Chcę wspomnieć na początku o rzeczy, o której nikt tak naprawdę nie wspomina, co jest dziwne i nie wiem, czy ludzie od początku mają tyle pewności siebie, czy o co chodzi. Chodzi tutaj o to, jak zareagują inni. To było pytanie, które ja sobie zadawałam teraz na pewno z perspektywy czasu w życiu, bym nie zadawała sobie pytania, czy zacząć YouTube'a, bo co pomyślą inni, ale wiadomo, co sobie myślała 15-letnia Julka, a co sobie myśli 17-letnia Julka. No, jest to przepaść jednak między myśleniem. Teraz mam już doświadczenie, teraz widzę, że to, co zaczęłam, dało mi jakiś efekt. Jest na pewno podjęłabym tą decyzję drugi raz, ale uwierzcie mi, że naprawdę podjęcie decyzji o założeniu kanału, a właściwie to wrzucenie pierwszego filmu, to nie było dla mnie takie hop-siup i zastanawiałam się nad tym dosyć długi czas. Ale naprawdę, jeżeli jedyną rzeczą, która was stopuje w YouTubie jest co pomyślą inni, co pomyślą moi znajomi, bo tacy znajomi, którzy ściągają cię na dno i śmieją się z twoich filmów, to nie są znajomi. Serio, zakładaj kanał i co ty jeszcze robisz, bo to ty masz przeżyć swoje życie i ma być to najlepsze życie, jakie możesz mieć, bo masz tylko jedno. Ale osobiście wiem, jak to jest i też się nasłuchałam, że jak chcesz, to zakładaj kanał, to są pseudoznajomi, ale zawsze musisz liczyć się z krytyką, czy z takim nieprzychylnym, dziwnym spojrzeniem. Ja naprawdę doświadczyłam tego w minimalnym stopniu. Jedyny hejt, jaki miałam, to ewentualnie w jakichś komentarzach, ale to też było w dosyć małym stopniu, więc za to jestem przeogromnie wdzięczna. Wiadomo, że na początku ludzie są ciekawi i ja do tej pory nie lubię rozmawiać z niezaufanymi ludźmi o tym, co robisz w internecie. Po prostu mnie to stresuje, nie mam pojęcia dlaczego. Myślę, że po prostu za dużo już się nasłuchałam negatywnych opinii. I wydaje mi się, że każde takie powiedzenie czegoś o YouTubie będzie się odbierało z negatywną opinią, chociaż wcale tak nie jest. Ale jak mam być szczera, to ja właśnie zaczęłam nagrywać YouTube'a na przełomie szkół, wiecie. Skończyłam jedną szkołę, poszłam do drugiej, szłam do liceum, więc wakacje przed liceum zaczęłam nagrywać, żeby po prostu się wdrożyć i móc powiedzieć już osobom z mojej klasy, liczcie się z tym, że od początku wiecie, że mam ten kanał. Więc właśnie zrobiłam sobie ten kanał tak gdzieś na początku wakacji, żeby sobie przez te wakacje się mniej więcej nauczyć i oswoić z tym, że jak pójdę do liceum, to będzie już taka łatka
youtuberka. Także ogólnie polecam wam też zacząć ten kanał, jeżeli serio będziecie już gotowi na to, psychicznie będziecie gotowi na krytykę. Jeżeli nie jesteście na to gotowi, no to YouTube nie jest dla was, bo w gruncie rzeczy, jeżeli chcecie się wybić, to prędzej czy później ktoś ten kanał zobaczy. Ale zresztą wy też nie musicie się tak bardzo tym stresować, dlatego że po prostu teraz mamy lockdown, czy cokolwiek to teraz nie jest. No jest niestety COVID, siedzimy w domu, lekcje są tylko zdalnie, te osoby, które ewentualnie mogłyby was hejtować w szkole, czy coś takiego, siedzą teraz w domu, więc możecie sobie siedzieć w swoim pokoju i publikować coś do internetu, bo i tak jak nie chcecie, to tych osób na żywo nie zobaczycie. Kto was stopuje, to zacznijcie, bo to jest super przygoda i dążcie do tego, żeby spełniać marzenia. Pierwsze, o czym musicie pomyśleć, to o czym ma być kanał. I pewnie sobie teraz myślicie, że a czy to nie jest tak, że to potem wyjdzie, o czym ten będzie kanał? No moi drodzy, nie, bo widzowie przychodzą na dany kanał po coś. I ciężko ściągnąć gamerów, lifestyle'owe youtuberki, mamusie, osoby, które chcą wejść na stadię YouTube'a i wszystko naraz łączyć na YouTube, bo to jest niemożliwe. Więc powinniście na początku określić się, co chce dawać na YouTube'a. I wtedy ktoś się decyduje, czy chcecie subskrybować, czy nie, ale wie, że chociaż może wejść na twój kanał i zobaczyć filmy, bo one mniej więcej się ze sobą łączą i zgrywają. Chociaż tak wiecie, w małym stopniu, bo wiadomo, że można wyjść za tą niszę. Warto mieć taki punkt zaczepienia, na którym widzowie będą mogli się opierać i po prostu będą na ten kanał wracać. Według mnie najważniejsze jest to, żeby zrobić sobie na kartce takie tabelki, co lubię robić, co ludzie chcą oglądać. I jeżeli znajdziecie się po środku tego, to macie idealny kanał, bo robicie coś, co was pasjonuje, coś, co was jara, coś, co sprawia, że chce wam się dalej nagrywać, więc nie tracicie tej motywacji, a z drugiej strony macie też odbiorców, macie osoby, które chcą to oglądać, więc to was jeszcze bardziej motywuje, nakręca. Co tym idzie? Robi pieniądze. To idzie ze sobą w parze, będzie taki popyt, podaż. Coś w tym rodzaju. No to jest chyba jasne, że jak będziecie robić coś, co nie sprawia wam przyjemności, ale coś, co wiecie, że będzie dawało wyświetlenia, to nie będziecie mieli jakoś bardzo dużo tych subskrypcji, bo będzie widać, że po prostu nie chcecie tego robić. I fakt, ludzie wejdą na 1-2 filmy i one wam się wybiją, ale co z tego, jak się szybko do tego zniechęcicie. I jak zwykle uczcie się na moim przypadku. Ja wybiłam się najbardziej na tematyce szkolnej, na tematyce licealnej. Do tej pory zresztą pytacie mnie, gdzie filmy o szkole, gdzie filmy o liceum. Więc na razie ich nie ma, bo nie czuję tego flow, nie czuję, że jestem dobrą osobą, żeby nagrywać o tym filmy. Pomimo, że dużo osób właśnie znalazło mój kanał dzięki temu, to nie czuję się w tym dobrze. Nie chcę nagrywać bezsensownych filmów, które nikomu się nie przydadzą. Fakt, nabijałyby wyświetlenia, ale po co? Przechodząc dalej, musimy wymyśleć nazwę. Nazwa też jest kluczowa, bo to jest kolejna rzecz, która przyciąga widzów. I to wiadomo, zależy od kanału, bo jak macie kanał, który opiera się konkretnie na danej czynności, powiedzmy, jeżeli macie jakiś tematyczny kanał, to warto dać też tą tematykę na końcu, na przykład jest ta dziewczyna, chyba ona się nazywa Generation DIY, ona bardzo dużo robi rzeczy DIY, więc ma to DIY w nazwie kanału i to przyciąga widza i widz wie, że ten kanał będzie na pewno kanałem DIY. Ale jeżeli jesteście youtuberami lifestyle'owymi i chcecie nagrywać takie chillowe filmy i bardzo różne, to myślę, że najprościej nazwać kanał swoim imieniem i nazwiskiem. To nie będzie raczej coś, co po kilku latach wyda wam się cringe'owe, czy coś, co po kilku latach mogłoby wam się znudzić, bo to jest wasza nazwa, która zostanie z wami na całe życie najprawdopodobniej. Ale pamiętajcie też, że YouTube to jest wyszukiwarka. Jeżeli ktoś będzie chciał znaleźć coś na temat DIY, a będziecie mieli w nazwie DIY, bo o tej tematyce będzie kanał, to też wasz film będzie wyżej. Tak to działa. To są wszystko złożone algorytmy, o których też możecie więcej poczytać, tu po prostu się doedukować na innych filmach. No i teraz powinnam wam nagrać film, jak stworzyć kanał, jak dodać film, ale czy to jest wam potrzebne? Myślę, że nie. Jak chcecie nauczyć się montować filmy i sprawiać, żeby one były ciekawe, to myślę, że założenie profilu na YouTubie i wstawienie pierwszego filmu od wersji technicznej nie będzie problemem. No dobrze, ale teraz przechodząc do bardziej tej technicznej części filmu, myślę, że na początku powinniście zadać sobie dwa kluczowe pytania. Co mam i co potrzebuję? Wiecie, o co mi chodzi? Co macie w swoim zasięgu ręki, co możecie już na ten moment włożyć w kanał? A drugie pytanie,
co potrzebuję, czyli co potrzebuję dokupić ewentualnie, co jest takiego niezbędnego, że bez tego nie jestem w stanie założyć kanału, więc warto zrobić sobie właśnie taką listę i to w kontekście do ewentualnych produktów, które będziecie pokazywać na kanale, ale także w kontekście sprzętu. Zróbcie research, co macie w domu, co ktoś ewentualnie może Wam pożyczyć. Chodzi mi tutaj o ewentualnie aparat, telefon, komputer czy jakiś laptop do montażu, oświetlenie i tak dalej. A w kontekście już takim technicznym, to powiem Wam, że naprawdę wystarczy Wam telefon. Jak macie jakiś aparat, to jest super, taki najbardziej podstawowy, to jest Canon G7 X, ja obecnie nim nagrywam, ale mam go od niedawna, ale tak naprawdę te 13 tysięcy ja zdobyłam nagrywając telefonem, więc da się, da się. Dla chcącego nic trudnego, słuchajcie, i naprawdę obecnie telefony mają bardzo dobrą kamerę, bardzo dobry aparat i nie potrzeba nic więcej na sam początek. Jeżeli masz laptopa z Androidem, to montuj w Movie Makerze, jeżeli masz laptopa z Maca, to montuj w iMovie, darmowe programy. Ale na telefonie tak samo można montować bez żadnych przeszkód, nawet mam wrażenie, że te aplikacje do montażu tam są lepsze. Wiadomo, ciężej się to robi, no bo robicie wszystko palcami i macie mniejszy ekranik, ale też to wszystko jest do zrobienia i ja tak robiłam przez 1,5 roku i zobaczcie, gdzie mnie to doprowadziło. To też zostawmy sobie na inny film, na pewno planuję coś takiego zrobić właśnie, jak montować i nagrywać na telefonie. Jeżeli chodzi o światło, to wystarczy światło dzienne. Ja jak na razie mam tak naprawdę 2 oświetlenia sztuczne, ale jak mam być szczera, to użyłam może ich kilka razy. Na przykład teraz nagrywam ze światła dziennego. To naprawdę takie światło w zupełności mi wystarcza. No wiadomo, jak chce się nagrywać wieczorem, to już potrzebne jest sztuczne światło, ale ja staram się nagrywać przy dziennym świetle mimo wszystko, że mam te lampy, bo jednak daje to piękny efekt i najlepszy, jaki tak naprawdę możemy uzyskać. Warto też zrobić sobie na początku plan wstawiania i nagrywania filmów. I wiem, że to jest dla Was nienormalne, że mówi to chyba jedna z bardziej chaotycznych osób na tej platformie, na YouTubie, ale to jest też mój plan i do tego od zawsze dążyłam, żeby mieć stałe godziny i stałe dni wstawiania filmów. Jak na razie mniej więcej jest to środa, sobota. Mówię, nie jestem regularna, ja robię sobie często przerwy, ja tu coś powiem, tu zapomnę. To nie działo mi jak powinno, ale jak chcecie zrobić tak, żeby Wasze filmy dobrze szły, to jednak starajcie się pilnować tych godzin, tych dni. Ale tutaj nie mówię tylko o wstawianiu, ale również o nagrywaniu filmów, bo jak już wcześniej powiedziałam, nagrywanie i montowanie tych filmów zajmuje nawet do kilku dni, więc warto w swoim grafiku znaleźć sobie czas. I wiem, że czasami rzadko się do tego zmotywować, żeby zmienić coś w swoim grafiku, żeby dać sobie ten czas na YouTube, bo przecież nie wiecie, czy on odniesie sukces, ale się nie przekonacie, jeżeli nie spróbujecie. Warto sobie zrobić też taki plan działania na rok. Nie mówię, że tu chodzi o pomysły, chociaż to też warto mieć gdzieś w zanadrzu głowy, żeby nie mieć takiej dziury ozonowej. Najbardziej chodzi mi tutaj o taki plan, co chcecie na tym YouTubie osiągnąć. Chcecie na przykład zakwalifikować się do monetyzacji na YouTubie, albo że chcecie osiągnąć daną liczbę subskrypcji, chociaż tego nie polecam, bo jak tego nie osiągniecie, to się załamiecie po tym roku i stwierdzicie, że a nie osiągnęłam 2000 subskrypcji w rok, to jestem beznadziejna i mój kanał pada, bo to nie jest motywujące i to Wam nie pomoże nigdzie dojść. Spójrzcie na to po prostu realistycznie i znajdźcie sobie też plan w głowie, gdzie chcę dojść i do czego ten YouTube ma doprowadzić, a uwierzcie mi, że będzie Wam o wiele łatwiej sprawić, żeby do tego doszło. No i przede wszystkim z YouTubem, tak jak z innymi rzeczami, to nie jest tak, że nauczycie się nagrywać, nauczycie się montować i na tym skończy się Wasza kariera, możecie nagrywać przez 5 lat takie same filmy, które Wam się tak samo będą wybijały, bo tak nie jest. Przede wszystkim, jeżeli na stałe chcecie utrzymać swoich widzów, a nie całe życie mieć widzów w tej samej kategorii wiekowej, to musicie troszeczkę zmieniać ten content i dostosowywać go do siebie. Życie się zmienia, więc nie warto przywiązywać się do jednego tematu, do jednego contentu. Wiadomo, no nie uchodzi mi tutaj też o to, żeby to, wiecie, były gry, a lifestyle. Tylko bardziej taki typ filmów, bo na przykład nie oglądacie 100 porannych rutyn i nic innego, tylko różne filmy, pewnie u różnych ulubionych twórców, więc warto się edukować i urozmaicać swój kanał, niekoniecznie tylko sprzętowo i montażowo, chociaż to też jest bardzo ważne, ale też o nowe treści, czasami nowy wygląd, nowe tło. Widzicie, ja też się edukuję, sama nie wiem jeszcze wielu rzeczy. No i teraz najważniejsze przesłanie na koniec. Bądźcie oryginalni.
oryginalni. Jak wspominałam, YouTube to jesteście wy. Po pierwsze, widzowie są bardzo przebiegli, więc zobaczą, jeżeli będziecie kopiowali czyjeś filmy, to po pierwsze, a po drugie to jest niezgodne z prawem, więc nie polecam czegoś takiego robić. Warto wprowadzić coś nowego na YouTube'a i na przykład, jeżeli jesteście lifestyle'ową YouTuberką, to nie nagrywać tylko filmów w stylu My Morning Routine, bo jeżeli macie być kopią jakiegoś YouTubera, to wiadomo, że ludzie wybiorą oryginał, a nie kopię. Także co, z mojej strony chyba to by było wszystko. Ja jestem zapominalska, więc możliwe, że o czymś zapomniałam. Pewnie ten film był długi. Teraz czekają mnie długie godziny montowania. Także, moi drodzy, dziękuję wam bardzo za oglądanie. Gdybyście mieli jeszcze jakieś pytania czy pomysły na YouTube'ową serię, co chcielibyście zobaczyć, to od tego, wiadomo, macie komentarze. Zostawiajcie dużo łapeczek w górę, subskrybujcie mój kanał oraz wpadajcie na mojego Instagrama po więcej. I mam nadzieję, że zobaczymy się już niedługo w kolejnym filmie i na waszych przyszłych kanałach. Także buziaki i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!